Maryja, jak tylko nabrała przekonania, że za pośrednictwem anioła rozmawia z Bogiem, natychmiast była gotowa do działania. Jako służebnica, we wszystkim wierna swemu Panu. Błogosławiony Jakub Alberione, 26 marca, Dzień Pański, niedziela. Dzień dobry, o poranku, witamy Was bardzo serdecznie. I jak co dzień, w zasadzie cały czas tak mówię, jak co dzień, także i dzisiaj, no ale tak niestety jest. Jak co dzień, także i dzisiaj, dzięki łasce Bożej, bo to żadna nasza zasługa, dzielimy się z Wami słowem, które na dzień dzisiejszy jest. Otóż to takie. A słowo zostało zapisane w czwartek, 10 listopada 1994 roku o godzinie 4 nad ranem. Wszystko jest niczym wobec miłości Chrystusowej, którą otrzymujemy i która przez nas idzie do innych. Za to ponosimy odpowiedzialność, z której zdamy sprawę przed Panem. Dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny. Oto moje i każdego zadania. To powinno być treścią moich modlitw błagalnych we własnej i innych intencji i moich wysiłków. Czas dany jest jako narzędzie ewolucji w tym zakresie. Zbliżył się do mnie cudzy szatan, aby mnie dręczyć. Dzięki Ci, Panie, że ten ktoś odczuwa ulgę i może bez przeszkód podążać drogą świętości. Proszę o moc Twoją, bym to wytrzymała i nie uczyniła jakiegoś zła. Z Ewangelii Mateusza, rozdział 17, wers 22-23. A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do nich: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jezus nakazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Kropka. Dobrej, radosnej niedzieli, smacznego śniadania, smacznego obiadu. Miejcie wspaniały dzień, a no i kolacji też smacznej. Pogody ducha, siemanko, z Panem Bogiem, ciao, ciao. Przemek, marny pyłek. I Bogusia, żona Przemka. Cześć.